Przeanalizujmy teraz historię dwudziestowieczną, powojenną, związaną z rozpadem systemu kolonialnego oraz konfliktami na Dalekim i na Bliskim Wschodzie. Najpierw popatrzmy, jak wyglądała sytuacja imperiów kolonialnych. XIX wiek to czas budowania tych imperiów. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, inne kraje szukały dla siebie kolonii na świecie w XIX wieku, znajdowały te miejsca, podbijały te miejsca, zamieniając je w kolonie. Jednak XX wiek, a szczególnie II wojna światowa, to był czas, kiedy mieszkańcy kolonii sięgali po ideę niepodległościową i zaczynali dążenia do tego, żeby się wyzwolić spod wpływów imperiów kolonialnych, macierzystych, czyli metropolii. Taki rozpad systemu kolonialnego nazywamy dekolonializmem i rzeczywiście po II wojnie światowej ten dekolonizm nabiera na sile i znaczeniu. Zobaczmy, jak przebiegała dekolonizacja w koloniach brytyjskich. Taką perłą w koronie brytyjskiej oczywiście były Indie. Indie, które posiadały status dominium, były wyjątkową kolonią ze względu też na powierzchnię, jak i ludność, liczbę ludności, oraz ze względu na znaczenie gospodarcze, jakie odkrywały Indie w przemyśle Wielkiej Brytanii. I ta kolonia Indie to był obszar, gdzie do głosu dochodzili przedstawiciele dwóch, powiedzmy, że takich religii, może nie tyle religii, co odłamów politycznych, jakichś tutaj inicjatyw politycznych, ale to z religią też jest związane jak najbardziej. Pierwszą taką inicjatywę stworzyli Hindusi jako Indyjski Kongres Narodowy. Na czele tej inicjatywy, która dążyła do niepodległości Indii, stanął ten oto pan, widoczny na zdjęciu, Mahatma Gandhi. Mahatma, czyli wyraz tutaj szacunku do tego człowieka mamy zawarte w tym słowie. Mahatma Gandhi, który stosował politykę biernego oporu, namawiając swoich rodaków, aby nie walczyli zbrojnie o niepodległość Indii, tylko aby walczyli nie używając przemocy, na przykład odmawiając wykonywania poleceń, strajkując i tym podobne działania właśnie związane z biernym właśnie oporem. Drugą instytucją, powiedzmy, która, czy drugim takim działaniem podjętym przez mieszkańców kolonii indyjskiej była Liga Muzułmańska, która również dążyła do wyspowodzenia się spod wpływów brytyjskich, ale tutaj, tak jak powiedziałem, dosyć dużą rolę odegrała religia, dlatego że Liga Muzułmańska dążyła do tego, żeby Indie stały się, po wyzwoleniu oczywiście spod wpływów kolonialnych, stały się krajem muzułmańskim. Natomiast Gandhi i jego zwolennicy już takich zapędów, takiej ochoty nie mieli na to, żeby religia muzułmańska stanowiła religię numer jeden w Indiach. Summa summarum, mimo różnych antagonizmów i sprzeczności między tymi dwoma instytucjami, które dążyły do, może nie instytucjami, może ruchami, między dwoma ruchami, które dążyły do niepodległości. Udało się tą niepodległość Indiom ogłosić w roku 1947. Brytyjczycy wycofali się ze swoich pozycji w Indii, oddali, można powiedzieć, tę kolonię. Między innymi dlatego, że nie podobało im się coraz bardziej to, że następuje tutaj zarysowany widocznie konflikt religijny w Indiach. Nie widzieli dla siebie szansy rozwiązania tego konfliktu, woleli się po prostu ewakuować stamtąd, zostawić ten teren samemu sobie i jego mieszkańcom. No i dalej z tym problemem właśnie religii musieli się zmagać mieszkańcy Indii. Oprócz tego, że Indie ogłosiły niepodległość, ogłosiły niepodległość takie kraje jak Pakistan i Nepal i rzeczywiście rozpoczęły się tarcia wewnątrz Indii na tle religijnym. Te tarcia doprowadziły ostatecznie do tego, że część Indii się odłączyła, ta część właśnie muzułmańska, bardziej tworząc Pakistan. Spornym obszarem pomiędzy Indiami i Pakistanem, a później także Chinami, stała się prowincja Kaszmir, o którą toczono walki przez kolejne lata. Więc tutaj rzeczywiście niepodległość Indii została okupiona rozpadem ziem, integralności ziem tejże wcześniejszej kolonii brytyjskiej. W roku następnym, 1948, niepodległość ogłosiły kolejne brytyjskie kolonie, Birma i Ceylon, a więc mamy tutaj pójście za ciosem. W latach 50., w roku 57 niepodległość ogłosiły Malaje, które w 60. latach przekształciły się w państwo o nazwie Malezja.
W 65 roku XX wieku z kolei niepodległość ogłosiła kolejna kolonia, czyli Singapur. Ostatecznym, można powiedzieć, takim tutaj rozpadem tych kolonii brytyjskich, czy może zakończeniem panowania Brytyjczyków w tamtym rejonie Azji Wschodniej, już było przyłączenie Hongkongu, byłej kolonii brytyjskiej, do Chin w roku 1997. To nastąpiło. Oczywiście Hongkong był przez Brytyjczyków bardzo dobrze rozbudowany gospodarczo, osiągnął świetne wyniki przemysłowe, to obszar bardzo bogaty. Natomiast ustalono wówczas w roku 1997, że zostanie przekazany Chińczykom. Stopniowo oczywiście będzie następować to przekazanie. Mieszkańcy Hongkongu nie za bardzo się z tego powodu cieszyli. Zresztą ostatni rok, 2019, pokazał, że właśnie było wiele, wiele protestów na terenie Hongkongu związanych właśnie z tym, że Hongkong ma ostatecznie przejść pod panowanie i jurysdykcję chińską. Nie zawsze dekolonializm przebiegał w sposób pokojowy. Dochodziło niejednokrotnie do konfliktów. Tak też było w przypadku kolonii położonych na Półwyspie Indochińskim. Tutaj mamy Półwysep Indochiński na mapie zaprezentowany. Widzimy, jest to półwysep na wschód od Indii się znajdujący. Półwysep Indochiński, który przechodzi później w Półwysep Malajski, ale nas interesuje właśnie ta część tutaj Półwyspu Indochińskiego, ta część wschodnia. Tam były zlokalizowane kolonie europejskich krajów, kolonie francuskie, kolonie holenderskie i brytyjskie. Największą część tam posiadali Francuzi, największą część ziem. I rzeczywiście, kiedy II wojna światowa się kończyła, mieszkańcy tejże kolonii, czyli Indochin, zapragnęli niepodległości. Znany schemat, który się będzie powtarzał wielokrotnie i powtarzał się też już we wcześniejszych krajach, o których wspomniałem. Kim są ci mieszkańcy Indochin? To są po prostu Wietnamczycy. To są Wietnamczycy, którzy rozpoczęli zaraz po zakończeniu wojny II światowej walkę o niepodległość właśnie z Francuzami, czyli z kolonistami. Ich przywódcą stał się bardzo szybko niejaki Ho Chi Minh, który prowadził skutecznie do walki Wietnamczyków przeciwko Francuzom. Ta wojna wybuchła w roku 1946 i przeszła do historii jako pierwsza wojna indochińska. Po kilku latach zmagań Francuzi zostali rozbici w kilku bitwach, a największą z tych bitew stanowiło starcie pod Dien Bien Phu. I po tej bitwie Francuzi zdecydowali się na rokowania pokojowe. Te rokowania odbyły się w Genewie. Mamy w roku 1954 konferencję genewską, która przyniosła takie oto rozwiązanie. Wietnam ma być podzielony na dwa państwa wzdłuż biegu równoleżnika numer 17, oczywiście równoleżnika szerokości północnej. Co to znaczyło? To znaczyło, że tak naprawdę Francuzi wycofują się z tejże kolonii, natomiast nie ma zgody co do tego, jakim krajem ma być nowe państwo powstałe w miejscu tejże kolonii, czyli Wietnam. Czy to ma być kraj komunistyczny, jak chciał Ho Chi Minh, czy to ma być kraj z ustrojem republikańskim. W związku z tym mamy podział na dwa państwa, na dwa Wietnamy, wzdłuż równoleżnika numer 17 na północy. Na północy bardzo szybko się utworzyło państwo wietnamskie komunistyczne, na południu państwo, które miało już inne podejście do polityki, bardziej wolnościowe. No i to będzie nam zwiastowało drugą wojnę indochińską, tak zwaną wojnę w Wietnamie, ale o tym za jakiś czas. Na razie popatrzmy, jak przebiegał rozpad systemu kolonialnego na kolejnych kontynentach, konkretnie w Afryce. Afryka tak naprawdę na początku XX wieku prezentowała się w taki oto sposób. Na północy Afryki dominowała ludność arabska. To wynikało z podbojów Arabów, które się dokonało jeszcze w średniowieczu. Arabowie zajęli cały ten obszar Afryki Północnej. Tą granicę stanowiła pustynia saharyjska. Granice wpływów Arabów w Afryce. Środkowa część Afryki, to największa część, to miejsce, gdzie mieszkała ta rdzenna ludność afrykańska, ludność czarnoskóra. Natomiast na południu Afryki od XVII wieku, od momentu, kiedy tam zawędrowali Burowie, czyli mieszkańcy
Niderlandów i osiedlili się tam, tworząc państwa swoje, to mamy tam na południu Afryki właśnie ludność również białą. Więc z biegiem wieków tych białych w południowej Afryce przybywało, więc można uznać, że rzeczywiście taki podział w Afryce na początku XX wieku istniał. Afryka domagała się niepodległości, tak jak pozostałe kolonie, i tutaj widzimy taką animację, która pokazuje nam, tutaj biegną lata, pokazuje nam, które kraje afrykańskie ogłaszały niepodległość w kolejnych latach. Najwięcej państw, bo aż 17 nowych w Afryce, byłych kolonii, powstało w roku 1960. Ten rok przeszedł do historii właśnie jako rok Afryki, z tego powodu, że aż tyle państw ogłosiło niepodległość na tym czarnym kontynencie. Oczywiście tak naprawdę na początku XX wieku zaledwie kilka krajów było niepodległych w Afryce, natomiast po roku 60 tych krajów było już bardzo dużo. Tak naprawdę większość Afryki się wyzwoliła spod wpływów kolonialnych właśnie w tamtym czasie. Ale nie wszędzie znowu to przebiegało w sposób pokojowy. Niektóre kraje, tak jak na przykład Belgia, starały się ingerować w politykę nowo powstałych państw, a dawnych swoich kolonii, tak jak na przykład Belgia w sprawie Kongo się chciała wmieszać i wmieszała się, doprowadzając do konfliktów wewnętrznych. Więc mieszkańcy Afryki szybko się zorientowali, że samo ogłoszenie niepodległości i powiedzmy, że uznanie tej niepodległości na arenie międzynarodowej jeszcze nie załatwia sprawy, że ciągle będzie takie widmo wisiało nad krajami afrykańskimi ingerowania dawnych metropolii, czyli tych dawnych krajów, które posiadały kolonie, dawnych zwierzchników kolonialnych, właśnie w sprawy wewnętrzne już zupełnie niezależnych krajów. Dlatego w 1963 roku państwa afrykańskie ogłosiły powstanie Organizacji Państw Afrykańskich, czyli w skrócie OPA. To była organizacja, która miała strzec właśnie niezależności nowo powstałych państw afrykańskich, żeby metropolie dawne, czyli te kraje, które posiadały kolonie w Afryce, nie ingerowały wewnątrz krajów afrykańskich, które już nie są koloniami, tylko są zupełnie niezależnymi państwami. Zresztą taka ingerencja państw europejskich zazwyczaj kończyła się ogromnymi stratami w ludziach, liczonymi w milionach mieszkańców. Tej organizacji już dzisiaj nie ma, Organizacji Państw Afrykańskich. Ona się przekształciła w Unię Afrykańską. Unia Afrykańska, która można powiedzieć, że w nazwie i też w symbolice trochę nawiązuje do Unii Europejskiej. Na północy Afryki Francja posiadała swoje kolonie i tutaj warto odnotować sprawę Algierii. Otóż Algieria również chciała jako kraj afrykański dążyć do niepodległości i wybuchło w 1954 roku w Algierii powstanie. Powstanie, które dążyło do uzyskania niepodległości właśnie przez Algierczyków. Powstanie przerodziło się w konflikt zbrojny z Francją. Francuzi wysłali do Algierii na przestrzeni tych lat kilkaset tysięcy żołnierzy, ponad pół miliona, ale ostatecznie w 1962 roku prezydent francuski Charles de Gaulle uznał niepodległość Algierii. Tym samym Algieria przestała być kolonią francuską, stała się niezależnym krajem. Nie wszyscy Francuzi się z tym faktem pogodzili. Tacy bardziej prawicowi Francuzi, narodowcy można powiedzieć, stworzyli organizację OAS. OAS, która dążyła do tego, żeby przywrócić zależność algierską wobec Francji. I tutaj widzimy plakat tejże organizacji nawołujący do tego, żeby flaga francuska znowu załopotała na ziemi algierskiej. Podobnie w tym samym czasie na przykład Tunezja, też dawna kolonia francuska, uzyskała niepodległość. Także tutaj mamy też w tej części północnej Afryki, w tej części arabskiej również mamy udane dążenia do niepodległości. Wtedy też powstało określenie kraje trzeciego świata. Kraje trzeciego świata, czyli państwa, które nie należały ani do sojuszników NATO, ani do sympatyków Układu Warszawskiego. To były kraje niezrzeszone, niezaangażowane. Ruch państw niezaangażowanych to właśnie inicjatywa tych państw, które nie chcą toczyć walk w ramach zimnej
wojny, nie chcą się angażować, no ale to też były kraje, które były zazwyczaj krajami biednymi, słabo rozwiniętymi gospodarczo. Stąd też takie skojarzenie, że kraj trzeciego świata to kraj, gdzie jest bardzo duża bieda. Jak wyglądała jeszcze sprawa południa Afryki? Pamiętajmy, że na południu Afryki, jak już powiedziałem, pojawili się jako pierwsi biali to właśnie Burowie z Niderlandów. Pamiętajmy, że też tam była ludność rdzenna, Zulusi, czarnoskóra. Faktem jest, że tych Burów z południa Afryki wyparli Brytyjczycy w kolejnych stuleciach, którzy utworzyli tam na południu Afryki swoją kolonię, która również miała status, podobnie jak Indie czy Kanada, status dominium, a więc dosyć sporą niezależność. Mamy w związku z tym na południu w XX wieku, zobaczmy jak wygląda sytuacja, mamy na południu Brytyjczyków, potomków tych kolonistów brytyjskich, mamy też Afrykanerów. Afrykanerami, pamiętaj, nazywano potomków Burów, czyli potomków ludności białej, ale pochodzącej z obszaru niderlandzkiego, nie z obszaru brytyjskiego. Czyli mamy Afrykanerów, mamy Brytyjczyków w południowej Afryce, no i mamy oczywiście czarnoskórych. W 1961 roku ogłoszono powstanie Republiki Południowej Afryki, czyli w skrócie RPA, a więc kolonia brytyjska kolejna ogłosiła niezależność, powstał kolejny suwerenny kraj. No i ten kraj od samego początku stosował politykę segregacji rasowej, dlatego że w tym kraju najważniejsze urzędy, władze czy wykształcenie posiedli przedstawiciele rasy białej. Kiedy powstała RPA, to powstały też Bantustany, czyli takie obszary wydzielone dla ludności czarnoskórej. Takie można powiedzieć, można to porównać do rezerwatów dla Indian, tylko że tutaj w południowej Afryce większa restrykcja została nałożona na czarnoskórych i zmuszano właśnie ich do tego, żeby zamieszkali w tym obszarze Bantustanów. Oprócz tego w południowej Afryce, w Republice Południowej Afryki prowadzono politykę apartheidu. Apartheid, czyli właśnie segregacja rasowa. To oznaczało, że czarnoskórym nie wolno było wstępować w określone miejsca, wchodzić w określone miejsca. To też chodziło o przyznawanie praw tej ludności. Oczywiście o wiele mniejszych praw niż posiadała ludność koloru skóry białego. Na zdjęciu możesz zobaczyć plażę, która pokazuje nam tutaj na tabliczce ktoś, że ta plaża jest tylko dla białych. Więc polityka apartheidu to polityka segregacji rasowej w południowej Afryce. Z tą polityką apartheidu walczył ten oto pan, Nelson Mandela, człowiek, który za swoją walkę został skazany na 25-letnie więzienie, czyli ćwierć wieku spędził w więzieniu. I ten apartheid tak naprawdę wydawał się nie do pokonania. Mandela stał się symbolem walki z apartheidem i sytuacja mieszkańców Republiki Południowej Afryki, czarnoskórych mieszkańców, zmieniła się dopiero wtedy, kiedy prezydentem tego kraju został Frederick de Klerk. On rozpoczął walkę z apartheidem, demontaż tego systemu i w 1994 roku można powiedzieć, no, teoretycznie, że polityka apartheidu została zniesiona. Mówię teoretycznie, no bo w świadomości mieszkańców do dzisiaj można znaleźć przykłady na to, że apartheid dalej istnieje. Natomiast oficjalnie państwowo powiedzmy, że został zlikwidowany. Mandela wyszedł na wolność, stał się człowiekiem bardzo znanym, honorowanym, nagradzanym. Stał się właśnie symbolem udanej walki o wolność czarnoskórych i o równouprawnienie czarnoskórych właśnie w południowej Afryce. Rzut oka na mapę, bo to niezbędne. Mamy mapę, na której możemy sobie zobaczyć, które kraje w którym roku, mam tutaj podane daty pod nazwami państw, w którym roku ogłaszały niepodległość, które kolonie ogłaszały niepodległość w Afryce. Kolorami mamy zaznaczone, do których krajów te kolonie wcześniej należały. Więc tutaj też zostawiam to już samodzielnej pracy. Można zawsze wcisnąć pauzę i sobie spokojnie przeanalizować ten proces dekolonizacji Afryki na mapie. A my idźmy dalej. Przenosimy się na Daleki Wschód.
co się działo w Japonii. Japonia, jak pamiętasz, kończyła wojnę wielkimi stratami, związanymi między innymi z tym, że zrzucono na Japonię bomby atomowe na Hiroshima i na Nagasaki. Można powiedzieć, że tak naprawdę to Kyoto miało być celem, ale jeden z dowódców japońskich miał bardzo miłe wspomnienia z wycieczki do Kyoto, więc zrezygnowano z tego celu i wybrano inny, czyli Hiroshima. Japonia traciła, złamana tutaj właśnie orężem atomowym oraz też stratami w walkach konwencjonalnych przeciwko Amerykanom. Japonia traciła ziemię, które udało jej się wcześniej w czasie wojny II światowej uzyskać lub nawet jeszcze przed wybuchem wojny uzyskać. Straciła Japonia Wyspy Kurylskie na rzecz Rosji. Tutaj mamy te wyspy zaznaczone na mapie. Straciła też na rzecz Rosji Sahalin. Tutaj możemy zobaczyć Sahalin. Musiała oddać ziemię koreańskiego półwyspu, gdzie powstały państwa koreańskie. Musiała Japonia oddać terytorium Mandżurii, które zostało zwrócone Chińczykom, podobnie jak wyspa Tajwan. Również wróciła pod panowanie chińskie. Japonii wprowadzono ustrój liberalny, demokratyczny, wprowadzono konstytucję Japończykom i tutaj było to wynikiem współpracy cesarza Hirohito z naczelnym dowódcą amerykańskich sił w tym rejonie, generałem Douglasem MacArthurem, który właśnie dążył do demokratyzacji tego ustroju Japonii. Japonia bardzo szybko podniosła się tak naprawdę ze zniszczeń wojennych. Bardzo szybko rozbudowano przemysł maszynowy, stoczniowy, elektroniczny. Japonia do dzisiaj słynie z wielkich osiągnięć w dziedzinie właśnie elektronicznej czy chociażby budowy robotów i stała się bardzo szybko partnerem handlowym dla tych, którzy tak mocno skrzywdzili Japończyków podczas wojny, a więc dla Amerykanów. Można powiedzieć, że nastąpiło dosyć szybko pojednanie pomiędzy tymi dwoma narodami, a temu pojednaniu też sprzyjało rozliczenie winnych, bo zaraz po wojnie odbył się Trybunał Tokijski, który można powiedzieć, że trochę na wzór procesów norymberskich w Europie dokonał skazania zbrodniarzy wojennych właśnie japońskich. Jedną z ziem, które Japonia musiała oddać, był Półwysep Koreański. On został zwrócony Koreańczykom. I obszar tego półwyspu został podzielony na dwie strefy okupacyjne wzdłuż 38 równoleżnika. Co możemy zobaczyć tutaj na zdjęciu? Widzimy tutaj tablicę informującą, że zbliżamy się do 38 równoleżnika, oczywiście szerokości północnej, co oznacza, że zbliżamy się do granicy. Dlaczego taki podział? Dlatego, że bardzo szybko okazało się, że mieszkańcy Korei, podobnie jak mieszkańcy Indochin, mają różne poglądy dotyczące polityki ustroju swojego kraju, który spodziewają się posiadać. W 1948 roku na południu proklamowano powstanie Republiki Korei, a więc kraju, który chciał dążyć do demokracji, kapitalizmu, wolności. Natomiast w tym samym momencie na północy ogłoszono powstanie Koreańskiej Republiki, ale ludowo-demokratycznej. Słowo ludowy czy ludowa demokracja sugeruje nam ustrój socjalistyczny dążący do komunistycznego. Więc mamy tutaj problem taki sam, jaki się zarysował później w Wietnamie, czyli w Indochinach. Więc mamy jeden kraj, jeden półwysep, no i dwa pomysły na to, jaki ma być ustrój. W związku z tym mamy podział na północ i południe. No i tak samo mamy południe dążące do wolności, demokracji, a północ dążące do komunizmu. Przywódcą północnej części Korei, który chciał budować komunizm tamże, był Kim Il-sen. Uśmiechnięty pan, który ma chyba dobrego dentystę, sądząc po kolorze zębów. Pierwszy z trzech Kimów, jak na razie trzech, którzy rządzili Koreą, Kim Il-sen, pozostali dwaj to Kim Jong-un, Kim Jong-il. Myślę, że znani ci bardzo dobrze z mediów. W 1950 roku północna część tego Półwyspu Koreańskiego, czyli ten kraj dążący do komunizmu, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna pod wodzą Kim Il-sena, napadła na część południową, na Koreę Południową, sądząc, że uda się zająć te ziemię i złączyć je w jeden kraj socjalistyczny, a być może kiedyś komunistyczny. No i wydawało się, że ten plan Kim Il-sena ma duże szanse powodzenia, bo udało się dosyć dużo ziemi południowej części tego półwyspu
koreańskiego zająć części północnej. Zobaczmy, jak to wyglądało. Na czerwono, zobaczcie. O, ale potem coś się zmienia. Nagle ten mały obszar zielony, który pokazuje nam południową część Korei, nagle ten obszar mały zielony się podźwignął. Zobaczmy to jeszcze raz. Mamy początek wojny. Kolor czerwony to siły komunistów z północy. Atakują. Prawie zajmują wszystko, ale potem sytuacja się odwraca. Widzimy, że kolejne miesiące mijają, kolejny rok mamy i sytuacja się zmienia. Za chwilę zobaczymy, że siły południa wejdą na terytorium północy, przekroczą ten 38 równoleżnik i zajmą całkiem spore ziemię. No więc, o co tutaj, o, właśnie w tym momencie to widzimy. Co tutaj się działo? Dlaczego taka zmienność tutaj w powodzeniu? Otóż dlatego, że Korea Północna mogła liczyć na pomoc innych komunistów, chińskich komunistów, którzy przysyłali, oficjalnie nie brali udziału w wojnie, ale przysyłali ochotników, uważaj, ochotników w liczbie kilkuset tysięcy żołnierzy, którzy wspierali Północną Koreę. Natomiast Południowa Korea, dlaczego udało jej się przetrwać ten krytyczny moment początku wojny, kiedy północ zalała niemalże całą część południową półwyspu? Otóż dlatego, że Koreę Południową z kolei wsparli Amerykanie swoimi żołnierzami. Zgodnie z doktryną Trumana, która głosiła, że Amerykanie będą pomagać każdemu państwu, które jest zagrożone tym, że ktoś chce wprowadzić w tym miejscu komunizm. W związku z tym wojna w Korei stała się tak naprawdę konfliktem zimnowojennym, konfliktem pomiędzy USA i komunistami, więc tutaj nie doszło oczywiście do wojny bezpośredniej Związku Radzieckiego z USA, ale mamy konflikt poprzez sojuszników tych krajów. I jak to się zakończyło? Zakończyło się to po 3 latach zawarciem rozejmu, który przywrócił granicę na 38 równoleżniku. I tak do dzisiaj to wygląda, czyli mamy dwa państwa koreańskie na północy socjalistyczne, chociaż wcześniej komunistyczne, przynajmniej tak było zapisane w konstytucji tego kraju. 12 lat temu Koreańczycy się zorientowali, że to jest passé i w związku z tym wykreślili z konstytucji zapis o komunistycznym ustroju i stwierdzili, że są socjalistami jednak. No ale pytanie, czy rzeczywiście samo wykreślenie tego zapisu cokolwiek zmienia. Granica jest ciągle na 38 równoleżniku, jest to najbardziej strzeżona granica chyba w historii. Południe sobie żyje o wiele lepiej niż północ gospodarczo. Południe koreańskie doczekało się wielkich marek LG, Samsung czy Kia Motors czy Daewoo. O K-popie nie muszę chyba wspominać. Więc południe Korei bardzo dobrze funkcjonuje. Północ myślę, że dobrze wiadomo, jak funkcjonuje. Nie może się pogodzić żaden przywódca z Korei Północnej z tym faktem, że południe jednak jest takie swobodne i tak naprawdę konflikt ciągle wisi na włosku między oboma państwami koreańskimi, a gwarancją też bezpieczeństwa Korei Południowej poniekąd są Stany Zjednoczone. Jeszcze karykatura, która pokazuje nam sytuację właśnie na Półwyspie Koreańskim. Widzimy tutaj półwysep przedstawiony jako stoliki, przedzielony granicą niemalże na miarę żelaznej kurtyny, silnie strzeżoną zasieki na zasiekach. Północna Korea bieduje, co widzimy na stole. Południowa Korea jest dostatnia, nie brakuje jadła, stół jest suto zastawiony. Zobaczmy do kolejnego kraju. Mówiliśmy o zakulisowym udziale Chin w konflikcie koreańskim. Zobaczmy, co się działo w samych Chinach. Chiny po wojnie II światowej, jak już wiemy, odzyskały częściowo swoje terytorium, na przykład zagarnięte przez Japończyków wcześniej, czyli terytorium Chin się powiększyło. Oprócz tego Chiny zostały awansowane, powiedzmy, jeżeli chodzi o ich pozycję międzynarodową, dlatego że zaproszono Chiny do udziału w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako członka stałego. Chiny są jednym z 5 krajów zaledwie, które zajmują to miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako członek stały. To znaczy, że między innymi posiadają prawo weta wobec postanowień Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. I mamy tą samą sytuację, która się będzie powtarzała, czyli mamy część Chińczyków popierających partię o nazwie Kuomintang, partię narodową. Na jej czele stanął to sympatyczny pan, czyli Chiang Kai-shek.
i oni dążyli do swobód, do republiki, do ustroju republikańskiego. Natomiast mamy też partię komunistyczną, na której czele stoi ten drugi pan, Mao Tse-tung, który dąży do wprowadzenia w Chinach komunizmu. Tutaj Mao Tse-tung jest zapisane w ten sposób, możesz też znaleźć w innych miejscach zapis tego imienia Mao Zedong. Zedong jako jedno słowo, jeden wyraz i przez Z na początku. Mao Tse-tung, kwestia przełożenia tutaj na nasz alfabet tego imienia. Mao Tse-tung, przywódca komunistów chińskich. Ponieważ się nie zgadzali zwolennicy Chiang Kai-sheka ze zwolennikami Mao Tse-tunga, doszło do wojny domowej Kuomintangu z komunistami. Oczywiście komuniści mogli liczyć na wsparcie Związku Radzieckiego, który był zainteresowany rozszerzaniem się komunizmu na świecie albo wpływu komunistów w jak największym obszarze. Ostatecznie wojna domowa dzięki temu wsparciu Związku Radzieckiego zakończyła się zwycięstwem komunistów, czyli zwycięstwem Mao Tse-tunga. Chiang Kai-shek i jego zwolennicy musieli porzucić obszar kontynentalnych Chin i uciec na wyspę Tajwan, którą widziałaś na slajdach wcześniejszych na mapie. Wyspę Tajwan, gdzie Chiang Kai-shek ogłosił powstanie Republiki Chińskiej. W związku z tym, tak jak mamy dwie Koreę dzisiaj, tak samo mamy dwa państwa chińskie do dzisiaj. Mamy Chińską Republikę Ludową, to są te Chiny wielkie, te najbardziej znane na świecie, oraz mamy malutkie Chiny na Tajwanie pod nazwą Republika Chińska. W 1949 roku konkretnie Mao Tse-tung proklamował powstanie właśnie Chińskiej Republiki Ludowej, a więc kraju, który dążył do komunizmu, powiedzmy, że na własną rękę, niezależnie od Związku Radzieckiego. Bardzo szybko Mao zrezygnował ze wsparcia Rosjan. Kiedy już zdobył władzę, to się odciął od Stalina, od Moskwy, dlatego że chciał być przywódcą, który, powiedzmy, że na równi z przywódcą Związku Radzieckiego funkcjonuje na arenie międzynarodowej, albo może nawet lepiej. Może nawet miał ambicje takie, żeby to Chiny przewodziły komunistom na świecie, a nie Związek Radziecki. W związku z tym Mao Tse-tung stworzył maoizm, czyli własną drogę do komunizmu. Tak jak był lenizm czy stalinizm, tak samo mamy tutaj doktrynę, którą nazywa się maoizmem. Maoizm bardzo popularny na świecie w latach 60., również w Europie. Wielu studentów ze świata zachodniego zaczytywało się tym, co też Mao Tse-tung nie wymyślał. No i powiedzmy, że ulegało takiemu romantyzmowi komunistycznemu, że tak powiem, w wydaniu Mao Tse-tunga. Co się dzieje dalej? W roku 50 XX wieku rozpoczyna się konflikt Chin z Tybetem, w wyniku którego Tybet został ostatecznie przez Chiny zajęty, zdobyty. Tybet, kraj, który wcześniej był teokratyczny, kraj rządzony wcześniej przez Dalai Lamę, w momencie, kiedy Tybet został zajęty przez Chiny, Dalai Lama uciekł do Indii i do dzisiaj próbuje przekonywać społeczność międzynarodową do tego, żeby w jakiś sposób przywrócić niepodległość Tybetu. W 1959 roku w Tybecie też wybuchło powstanie, ale nie przyniosło ono zamierzonego efektu. Tybet ciągle do dzisiaj pozostaje w rękach chińskich. Chińczycy, konkretnie Mao Tse-tung, dążyli do zmian w gospodarce u siebie w kraju, w państwie. Między innymi doszło do nacjonalizacji przemysłu, czyli upaństwowienia przemysłu chińskiego. Odebrano prywatne zakłady ich właścicielom, przekazano państwo i Mao Tse-tung zaczął wprowadzać politykę tzw. trzech czerwonych sztandarów, która dążyła do wprowadzenia właśnie maoizmu w Chinach. Jednym z filarów tej polityki właśnie był Wielki Skok. Wielki Skok, czyli taki pomysł Mao Tse-tunga, żeby rozbudować przemysł ciężki, bo komuniści wierzyli, że przemysł ciężki jest najważniejszy dla gospodarki. I rozbudowa tego przemysłu ciężkiego miała polegać na tym, że Chińczycy mieli przenosić huty, czyli miejsca, gdzie się tworzy ze stali, z żelaza, różne rzeczy. Ten przemysł ciężki miał się przenieść z miast na wsie. Zwykle przemysł ciężki jest zorganizowany jest w miastach albo na brzeżach miast. Natomiast Mao Tse-tung stwierdził, a ja zrobię inaczej i każę moim rolnikom, moim chłopom wytapiać żelazo. Co z tego, że oni nie mają fabryk do dyspozycji? Co z tego, że oni nie mają technologii, nie mają sprzętu, nie mają wiedzy?
niech sobie poradzą. I Mao Zedong w ten sposób doprowadził do tego, że chińscy chłopi zamiast produkować żywność w sposób prymitywny, w prymitywnych piecach własnoręcznie wykonywanych, starali się stworzyć odpowiednią ilość stali, która by zadowoliła przemysł chiński. To się oczywiście nie udało, skończyło się to katastrofą ogromną, głodem, śmiercią wielu ludzi i stratami finansowymi. Co gorsza, podam taki przykład, jak to Mao Zedong miał pomysły różne gospodarcze. Problemem był właśnie głód. No i doniesiono Mao Zedongowi, jaki jest powód tego głodu. No jakiś tam człowiek powiedział, że w takim razie mamy głód z tego powodu, że wróble wydziobują ziarno, które siejemy na polach. No to Mao Zedong powiedział, no to idziemy na wojnę z tym wróblem i ogłosił pospolite ruszenie. Wszyscy Chińczycy mają teraz za zadanie tropić wróble i je zabijać, przynosić je na komisariaty i udowadniać, że spełniają swój obowiązek obywatelski, zabijając te wróble przebrzydłe. Rzeczywiście wróbli wybito ogromną ilość, ogłoszono sukces, ale szybko się okazało, że ten sukces przedwcześnie ogłoszono, dlatego że wróble oprócz tego, że wyżerały ziarenka, to jeszcze wyżerały na przykład larwę mszyc. I teraz mszyce nie mają naturalnego zagrożenia, nie mają żadnych przeszkód, żeby się rozwijać na potęgę i te mszyce teraz zaczęły zżerać wszystkie uprawy, co doprowadziło do głodu. I to jest taki przykład właśnie, jak można kierować w pojedynkę gospodarką tak dużego kraju, jakim były i są Chiny. Ale Mao Zedong się tym nie zrażał, twierdził, że jest ciągle nieomylny i wszystkie swoje złote myśli, przemyślenia, pouczenia spisał w tak zwanej czerwonej książeczce i czytanie tej czerwonej książeczki stało się obowiązkiem każdego Chińczyka, a nawet i poza Chinami często też ją od zgrozo czytano. Mao Zedong też doprowadził do tak zwanej rewolucji kulturalnej, czyli chciał zniszczyć dawny porządek, tradycję chińską, zabytki chińskie, przebudować społeczeństwo chińskie. Uważał, że nie należy oddawać szacunku ludziom wykształconym, inteligentnym, należy ich zwalczać, szykanować, prześladować, nawet bić fizycznie. Trzeba przeobrazić tutaj wszystko, co było tradycją chińską i zbudować nowe społeczeństwo komunistyczne, oparte tutaj na zupełnie nowych zasadach. Takim orężem w zaprowadzaniu tej rewolucji kulturalnej była tak zwana Czerwona Gwardia, czyli Hun Weibini. Oni napadali na ludzi nawet na ulicach, jeżeli tylko zidentyfikowali, że ktoś jest inteligentem albo wykładowcą na przykład, który nie chce się pogodzić z przemianami komunistycznymi w Chinach. Wielkie straty w kulturze, w sztuce, w literaturze i tak dalej, z powodu rewolucji kulturalnej. Wszystkie te szaleństwa Mao Zedonga ustały wraz z jego śmiercią. W 1976 roku władzę objęły nowe osoby, między innymi przejął władzę Deng Xiaoping. I tak się skończyło panowanie Mao Zedonga w Chinach. Mówiliśmy sobie o wojnie pierwszej indochińskiej i zaznaczałem, że będzie druga wojna indochińska, którą znamy szerzej jako wojnę w Wietnamie. No właśnie, przypomnijmy sobie. Pierwsza wojna indochińska doprowadziła do niepodległości Indochin, do niepodległości Wietnamu po prostu. Wietnamu, który nie do końca był jednomyślny w sprawie swojej przyszłości, bo podzielono ten obszar Wietnamu na dwa terytoria względem równoleżnika numer 17. Na północy mamy Demokratyczną Republikę Wietnamu, na której czele stanął Ho Chi Minh, ten, który prowadzi Wietnamczyków do niepodległości w walce przeciwko Francuzom. Natomiast na południu mamy Republikę Wietnamu. No i teraz, który kraj jest komunistyczny, albo dąży do komunizmu raczej, no to ten z północy. Co łatwo zapamiętać, bo podobnie było w Korei. Północ komunistyczna. Przynajmniej w zamiarze. Południe nie. No więc mamy Ho Chi Minha, który dąży do komunizmu i jako przywódca północnej części Wietnamu doprowadza do ataku na południową część Wietnamu, czyli scenariusz znany nam z Korei. W 1959 roku mamy atak komunistów właśnie z północy na południe Wietnamu. Wietkong to takie bojówki komunistyczne, które na południu się chciały zainstalować i wesprzeć właśnie wprowadzanie komunizmu na południu Wietnamu. No i w 1964 roku do tej wojny wewnętrznej pomiędzy dwoma obszarami wietnamskimi włączyły się Stany Zjednoczone. Dlaczego? Temat na dłuższą rozmowę, ale tak skracając,
Oficjalnie powodem był incydent, który miał miejsce w Zatoce Tonkińskiej. Na czym polegał ten incydent? Otóż jeden z amerykańskich okrętów wszedł w ostrzał z dwoma statkami wietnamskimi. Taka jest oficjalna wersja. Oprócz tego doszło też do ostrzału innego, niezidentyfikowanego do końca obiektu, na który miał zostać ostrzelany przez amerykańską jednostkę pływającą. Później szukano powodów, dlaczego doszło do tego ostrzału. Niektórzy twierdzą, że ten ostrzał był po prostu fikcją, to znaczy, że nie było powodów do tego, żeby Amerykanie otworzyli ogień. Nie było żadnego zagrożenia, że ogień został otwarty tak naprawdę dlatego, że Amerykanie chcieli się przyłączyć do tejże wojny. Być może znowu realizując doktrynę Trumana i ograniczając wpływy komunistów akurat w tym rejonie świata. Więc tutaj sytuacja dosyć zawiła, jeżeli chodzi o intencje, natomiast faktem jest, że Amerykanie się do wojny wietnamskiej przyłączyli po stronie południa, czyli po stronie dążącej do wolności i demokracji i republiki. Wojna w Wietnamie przedłużała się, Amerykanów ginęło coraz więcej, nie byli w stanie zwyciężyć z komunistami z północy. Oczywiście komuniści z północy mogli liczyć na wsparcie Związku Radzieckiego, bo wojna w Wietnamie to kolejna odsłona zimnej wojny. Amerykanie, mimo tego, że posiadali śmigłowce, czołgi, artylerię, świetnie zorganizowaną armię i dobrze opłacaną, to nie byli w stanie zwyciężyć tej partyzantki komunistycznej wietnamskiej z północy. Dlaczego? Po pierwsze walczono w dżungli, w terenie, do którego amerykańscy żołnierze nie byli przyzwyczajeni. Po drugie, klimat bardzo srogi dla mieszkańców USA. Wilgotny, gorący klimat, w którym funkcjonuje wiele drapieżników, powiedzmy, że nie występujących powszechnie w Stanach Zjednoczonych. Po trzecie, ludność cywilna, która jednak jest wietnamską ludnością, która może wspierać raczej Wietnamczyków z północy niż amerykańskie wojsko, które jest postrzegane jednak jako okupant. Po czwarte, właśnie wsparcie Rosjan, które pozwalało tutaj przetrwać żołnierzom Wietkongu czy północnej części Wietnamu. Mimo tego, że Amerykanie stosowali rozmaite bronie, nie ustrzegli się też od pewnego podkopania swojego wizerunku. Amerykanie stosowali też broń na przykład napalm. Napalm, czyli substancja, która spadając podpala wszystko, na co spada, ogniem trudnym do ugaszenia. Widzimy tutaj zdjęcie, które pokazuje dzieci wietnamskie uciekające z wioski swojej, która została zniszczona napalmem. Widzimy kłęby dymu za ich plecami. To wszystko sprawiło, że Amerykanie, im dłużej trwała wojna, tym bardziej tracili wizerunkowo na świecie, bo do mediów przenikały takie oto zdjęcia, jak na przykład to. W związku z tym zaczęto mówić coraz częściej o tak zwanej brudnej wojnie w stosunku do tego, do działań wojennych amerykańskich. W latach 60. mamy też rozwój ruchu hipisowskiego, ruchu pacyfistycznego, który dążył do zakończenia wojny w Wietnamie. Po prostu wielu Amerykanów zaczęło się domagać tego, aby synowie Ameryki nie ginęli w Wietnamie, po prostu, czyli tak daleko od USA. Ostatecznie wojnę w Wietnamie Amerykanie przegrali. Nie mogli się z tym faktem pogodzić, później się rozliczali z tą wojną w wielu filmach, książkach, ale fakt jest taki, że wojna została przed nim przegrana w Wietnamie. Francuzi jako dawni właściciele dawnej kolonii w Indochinach, czyli właśnie w Wietnamie, podjęli się funkcji mediatorów i w Paryżu w związku z tym w roku 1963 zawarto pokój kończący wojnę w Wietnamie. Dwa lata później Wietnam jako już jeden kraj ogłosił powstanie Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej, czyli południe Wietnamu zostało wchłonięte przez tą północ i cały kraj stał się krajem socjalistycznym. Amerykanie musieli się wycofać. Tak wyglądały na mapie działania wojenne. Przyjrzyjmy się. Mamy tutaj północną część, Demokratyczną Republikę Wietnamu, a południową część, Republikę Wietnamu. To właśnie tej republice udzielali Amerykanie wsparcia. Tutaj strzałki też nam pokazują, że wojna w Wietnamie rozlała się na kraje sąsiadujące. Na przykład na Laos i na Kambodżę. Więc tutaj poza Wietnamem jeszcze te dwa kraje były objęte działaniami wojennymi. Karykatura, którą warto też sobie przeanalizować, mam nadzieję, że rozpoznajesz, jest to przywódca Wietnamu północnego, komunista Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh, który przedstawiony jest jako ośmiornica, która swoimi mackami próbuje złapać południową część Wietnamu, S Vietnam, czyli South Vietnam. No i tym, kto ma te macki tej ośmiornicy odciąć, czyli uniemożliwić atak na południe, jest ktoś, kto ma na mankiecie gwiazdę ze skrótem US, czyli United States, a więc się domyślamy, że chodzi o Amerykanów. Tym bardziej, że na nożyczkach mamy napisane airstrikes, czyli ataki powietrzne. No, karykatura nie była prorocza, bo nie udało się Amerykanom uchronić południowego Wietnamu przed właśnie zajęciem przez Ho Chi Minha i jego komunistów. O skali porażki Amerykanów w Wietnamie może świadczyć to zdjęcie. Spójrz, to są nieśmiertelniki, czyli takie blaszki z imieniem, nazwiskiem, innymi identyfikatorami danego człowieka, danego żołnierza, które nosi się na szyi. Zobacz, ile tutaj tych nieśmiertelników wisi. To są nieśmiertelniki osób, które zginęły w Wietnamie w czasie wojny. Oczywiście żołnierzy amerykańskich. Dlatego, tak jak powiedziałem, Amerykanie do dzisiaj mają kompleks Wietnamu. Raz, że przegrana wojna, a dwa, że ogromna ilość ofiar po stronie amerykańskiej. Pewnym takim odpryskiem wojny w Wietnamie były konflikty w tych krajach właśnie sąsiednich, w Laosie i w Kambodży, gdzie wybuchły wojny domowe, również związane z rozszerzaniem wpływów komunizmu. Te wojny domowe zakończyły się fatalnie, szczególnie dla mieszkańców Kambodży, bo one oddały władzę w ręce ugrupowania o nazwie Czerwoni Kmerzy. Czerwonym Kmerom przewodził ten oto pan, wyglądający dość niepozornie, Pol Pot się nazywał. Wygląda niepozornie, ale facet był strasznym tyranem. Doprowadził jako dyktator, jako przywódca Czerwonych Kmerów, doprowadził do uśmiercenia 2 milionów ludzi. 2 miliony ludzi zostało zamordowanych z powodu rządów Pol Pota w Kambodży. W końcu sąsiad Kambodży, Wietnam, mimo tego, że sam Wietnam też był socjalistyczny, to nie mógł znieść tej dyktatury Pol Pota i w 1979 roku Wietnamczycy przerwali ten koszmar mieszkańców Kambodży, atakując Kambodżę i obalając rządy Czerwonych Khmerów. Jak wyglądała dekolonizacja w Azji? Zwróćmy uwagę na mapę. Tutaj mamy, podobnie jak to było w przypadku Afryki, zaznaczone dawne kolonie. Możemy rozpoznać, do których krajów należały po kolorze. No i mamy daty usamodzielnienia się tychże obszarów, czyli zdobycia niepodległości. Zostawiam tę mapę znowu do samodzielnej analizy. A my patrzymy na temat kolejny, konflikty izraelsko-arabskie. Zostawiamy daleki wschód, teraz patrzymy na bliski wschód, czyli ten wschód bliżej Europy, pogranicze azjatycko-afrykańskie w bliskim sąsiedztwie Europy. Przypomnijmy sobie, Palestyna to obszar na Bliskim Wschodzie właśnie, wschodni brzeg Morza Śródziemnego i nieco dalej na wschód. Palestyna w czasie wojny I światowej stała się obszarem mandatowym Anglików, to znaczy, że Anglicy tam mogli ustalać zasady funkcjonowania tego terytorium. Angielski niejaki Balfour ogłosił, czyli tutaj Anglik ogłosił w 1917 roku deklarację, w której zapowiedział, że Anglicy będą dążyli do tego, aby Palestyna stała się ojczyzną dla Żydów, czyli dla tych, którzy w Palestynie przed wiekami, 2000 lat wcześniej, mieszkali. Ziemia obiecana Dawida, Mojżesza i Saula i tak dalej, Salomona. Więc z tego względu ogłoszono, że będzie tutaj ten obszar udostępniany ludności pochodzenia żydowskiego, co wpisywało się w XIX-wieczny sionizm, czyli taki ruch, który dążył do utworzenia właśnie państwa dla Żydów na terenie Palestyny. Po tej deklaracji Balfoura do Palestyny rzeczywiście zaczęła napływać coraz większa liczba ludności pochodzenia żydowskiego z całego świata, z Europy, ale też z innych kontynentów. Oni tam przyjeżdżali, osiedlali się, licząc, że rzeczywiście uda się stworzyć państwo dla Żydów. Państwo, którego Żydzi przez wieki nie posiadali, bo Żydzi, przypominam, żyli w diasporze, czyli w rozproszeniu, mieszkając praktycznie na każdym kontynencie zamieszkałem. A teraz pojawił się cień nadziei na ich własne państwo. Problem polegał na tym, że w Palestynie mieszkali już od też wieków
muzułmanie, mieszkali Arabowie, zwani Palestyńczykami. No i przybywanie ludności żydowskiej na ten teren nieuchronnie prowadziło do konfliktu z Arabami, którzy mieli nie tylko inne pochodzenie etniczne, ale też inną religię niż Żydzi. W związku z tym dochodziło coraz częściej do starć pomiędzy Żydami i Arabami. Żydzi powołali do życia organizację Irgun, tu widzimy symbol tej organizacji i widzimy też przedstawicieli tych organizacji. Irgun, który miał chronić ludność żydowską przed atakami ze strony arabskiej, ze strony Palestyńczyków, a więc muzułmanów, i dochodziło pomiędzy nimi znowu do jeszcze bardziej otwartych i zaciekłych konfliktów. Widząc tą sytuację, Brytyjczycy się bardzo szybko zawinęli stamtąd, wycofując się i zostawiając ten problem komuś innemu. Po wojnie II światowej obszar Palestyny podzielono na dwie części, planowano podzielić na dwie części tę decyzję podjęto w roku 1947 na część żydowską i arabską. Tutaj na mapie możemy zerknąć, jak ten podział miał wyglądać, tak bardzo nieregularnie, jak widzisz. Kolor, powiedzmy, że żółty, to ziemie, które miały należeć do Arabów. Kolor, powiedzmy, że pomarańczowy, to teren, który miał przypaść Żydom. Problemem nie tylko było to, że ten podział był taki bardzo nieregularny, problemem było też to, że miasto Jerozolima, jak widzimy, miało pozostawać na terytorium przyznanym Arabom. A Jerozolima to przecież święte miasto dla Żydów, nie tylko dla Arabów, no i też dla chrześcijan. Tutaj mamy taką grafikę i mapę, która pokazuje nam, jak się przemieszczała ludność żydowska do Izraela po wojnie. Widzimy, że z całej Europy, a również i ze świata, tutaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało w skali światowej, przemieszczają się Żydzi do Palestyny. Im grubsza strzałka, tym większa liczba ludności wędruje. Tutaj mamy opis do tych strzałek, mamy legendę. Więc mamy napływ ludności żydowskiej, no i w związku z tym, że Żydzi się też bardzo mocno wycierpieli, Żydzi bardzo mocno wycierpieli podczas wojny II światowej. Holokaust dotknął ich bardzo mocno. Po II wojnie światowej zaczęto myśleć o tym, żeby nie tylko podzielić ten obszar pomiędzy Żydów a Arabów, ale w ogóle umożliwić Żydom stworzenie państwa. Państwa, które mogłyby być ich domem, aby Żydzi, którzy przeżyli Holokaust, mogli poczuć się w końcu u siebie w kraju, zamieszkać w swojej ojczyźnie, samemu się rządzić, a nie błąkać się po innych krajach, będąc na łasce lub niełasce rządów innych państw. W związku z tym w 1948 roku proklamowano powstanie państwa Izrael, którego pierwszym premierem został ten oto pan David Ben Gurion, który tutaj na zdjęciu właśnie został uchwycony w momencie ogłoszenia niepodległości Izraela, a w tle widzimy portret Teodora Herzla, tego, który zainicjował, można powiedzieć, nowoczesny, współczesny sionizm w XIX wieku. No i obok widzimy symbole Izraela, flagę. Więc wydawało się, że wszystko fajnie, no ale nie zapominajmy o tym, że na Palestynie byli też muzułmanie, Palestyńczycy, Arabowie, którzy od razu, kiedy tylko usłyszeli o tym, że Izrael ogłasza niepodległość, od razu zaatakowali ten nowo powstały kraj. Wojna od razu wybuchła w tym samym momencie, kiedy ogłoszono niepodległość Izraela. Wojna o niepodległość Izraela, tak możemy ją nazywać, lub wojna Izraela z sąsiadami. Bo Izrael ma ten oto problem, że jest otoczony samymi Arabami w zasadzie. Mieszkańców Izraela jest mniej niż 10 milionów, myślę, że około 8. Natomiast Arabów dookoła jest około 100 milionów by się zbierało. Więc tutaj Izrael nie jest akceptowany przez państwa arabskie. Arabowie do dzisiaj w większości nie uznają państwa Izrael i mamy wojnę z sąsiadami. Wojna zakończyła się zwycięstwem Izraela i Izrael przetrwał w związku z tym tę wojnę. Mało tego, do kolejnych konfliktów dochodziło w najbliższym czasie. W 1956 roku mamy kolejny taki konflikt właśnie. Prezydent Egiptu, dyktator Egiptu Nasser, tu widzimy jego podobiznę na zdjęciu uchwyconą, jego twarz. Prezydent Egiptu Nasser zdecydował się na krok bardzo odważny i ryzykowny zarazem. Otóż ogłosił nacjonalizację
kanału Sueskiego. Kanał Suezki, zobaczmy na mapę. Mamy tutaj końcówkę Afryki, Morze Czerwone, Półwysep Synaj. No i potem już mamy Azję. Więc zobaczmy, gdzie jest kanał Suezki. Kanał Suezki przechodzi właśnie tutaj, łącząc Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Kanał Suezki wybudowany pod koniec XIX wieku przyspieszył bardzo żeglugę pomiędzy Europą a Azją. Dzięki niemu nie trzeba opływać całej Afryki. Ale oczywiście ktoś bierze pieniądze za to, że można wpłynąć na Morze Czerwone przez kanał Suezki. Do tej pory tym kimś byli Brytyjczycy, byli Francuzi. Natomiast Nasser stwierdził, ja przejmę kanał Suezki, ponieważ to jest na terenie egipskim, w związku z tym, że już nie ma takiego kolonializmu, jak był dawniej, mamy dekolonizację, to ja przyjmuję kanał Suezki i wszystkie pieniądze z tym związane. Ten krok spowodował kryzys międzynarodowy, który nazywa się w historii kryzysem sueskim. To, co zrobił Nasser, wzburzyło Anglikami, wzburzyło Francuzami, ale też wzburzyło mieszkańcami Izraela, dlatego że Nasser ogłosił, że mało tego, że przyjmuje kanał Suezki, to jeszcze zabrania żydowskim statkom pływania przez kanał Suezki, co uderzało w gospodarkę Izraela. W związku z tym Izrael, Francja i Wielka Brytania zawarły ze sobą porozumienie i rozpoczęły operację wojskową o kryptonimie Kadesz, wymierzoną właśnie w Egipcjan, w Nassera i mającą na celu odzyskanie kontroli nad kanałem Suezkim i żeglugą w tym rejonie. Mimo tego, że Egipt przegrał tak naprawdę militarnie tę wojnę, to Egipt wygrał cały kryzys Suezki. Mimo tego, że bardzo szybko Izraelczycy przy wsparciu Francji i Anglii zajęli Półwysep Synaj, to musieli te ziemie bardzo szybko, musieli się z tych ziem bardzo szybko wycofać, a przede wszystkim musieli uznać to, że kanał Suezki pozostaje w rękach Egipcjan. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że w cały konflikt zaangażowała się również ta dwójka najważniejszych państw na świecie, czyli USA i Związek Radziecki. Związek Radziecki obawiał się tutaj zaostrzenia konfliktu, eskalacji, no i wzrostu potęgi swoich wrogów, dlatego wymuszono tutaj takie oto rozwiązanie. Tak naprawdę jedynym krajem, który tutaj cokolwiek zyskał na tym, oprócz oczywiście Egiptu, na tym konflikcie, to Izrael, który uzyskał zgodę na żeglugę z powrotem poprzez kanał Suezki swoich statków. Natomiast Francja i Anglia straciły na tym konflikcie, dlatego że cały świat zobaczył, że już nie są te kraje dominatorami w świecie postkolonialnym, że już nie mają takiego wpływu na to, co się dzieje na świecie, że już nie mogą decydować o losach dawnych swoich kolonii. Nie są już mocarstwami takimi jak dawniej, a więc tutaj widzimy, że tak naprawdę karty rozdaje Związek Radziecki, USA, i ten kryzys sueski to bardzo wyraźnie pokazał. Kolejny konflikt Izraela ze światem arabskim to wojna sześciodniowa. W 1967 roku Egipt, Jordania i Syria, tu mamy znowu prezydenta Nassera w Egipcie, który inicjuje tę koalicję, Egipt, Jordania i Syria, chcą znowu w jakiś sposób zaatakować Izrael, między innymi zaczynają blokadę portu Eilat, portu izraelskiego, który jest jedynym portem Izraelczyków nad Morzem Czerwonym. Blokada tego portu oznacza wyłączenie Izraelczyków właśnie z żeglugi na Morzu Czerwonym. W związku z tym, że ta blokada następuje, Izrael wyprzedza uderzenie i rozpoczyna wojnę z tymi krajami. Przede wszystkim Izrael zajmuje Jerozolimę, która wcześniej była w rękach Palestyńczyków, zajmuje wzgórza Golan, zajmuje tak zwaną strefę Gazy, którą sobie też zobaczymy na mapie za jakiś czas, i zajmuje Półwysep Synaj. Ten półwysep, który na mapie już widzieliśmy wcześniej, popatrzmy, to jest Półwysep Synaj, czyli jeżeli mamy tutaj Izrael, pomiędzy Izraelem a Egiptem mamy Półwysep Synaj. To ten, po którym się szwendał Mojżesz z całą swoją wesołą ekipą, którą wyprowadził z Egiptu w starożytności. Wojna kończy się spektakularnym sukcesem państwa izraelskiego, które zaledwie 6 dni rozstrzyga wojnę na swoją korzyść. Bardzo krótka i skuteczna akcja wojska izraelskiego, ale ten sukces Izraelczyków nie podoba się Związkowi Radzieckiemu, a tym samym demokracjom ludowym, które są pod jego panowaniem, czyli krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Rządy tych krajów potępiają
Izrael za napaść na kraje arabskie. I tak naprawdę skutkiem też tego jest rok 68 w Polsce, czyli wyrzucenie ludności pochodzenia żydowskiego. Cała nagonka na tą ludność, antysemityzm właśnie, który się odrodził wtedy. To trzeba sobie powiązać. Ten 68 rok w Polsce, to co się stało, wynika właśnie z wojny sześciodniowej i z reakcji Związku Radzieckiego na sukces Izraela w tym rejonie. Kolejna wojna to wojna z roku 1973, wojna, która przyszła do historii pod nazwą wojny Jom Kippur, dlatego że w dniu święta żydowskiego, judaistycznego, Jom Kippur, Egipt i Syria zaatakowały właśnie niczego nie spodziewający się Izrael. I to jest pierwsza wojna, którą Izrael przegrał. Pierwsza wojna, która tak naprawdę pokazała, że wojsko izraelskie nie jest niepokonane, że można z nimi wygrać. No i tutaj była też groźba interwencji Związku Radzieckiego, który ciągle czuł się krajem, który ma wpływ na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. W związku z czym wojna zakończyła się jednak, powiedzmy, że porażką Izraela. Mimo tego, że Izrael, tak jak powiedziałem, początkowo przegrywał, w pewnym momencie jednak zdołał się odbudować i wojsko izraelskie odnotowało też sukcesy militarne. Ale ponieważ w cały konflikt miał się zaangażować Związek Radziecki, to Izrael musiał jednak się wycofać ze zdobytych terenów. Dodatkowo jeszcze cała wojna spowodowała kryzys paliwowy na świecie, dlatego że kraje arabskie, które odgrywają dużą rolę w OPEC, czyli w tej organizacji państw handlujących, wydobywających ropę naftową, kraje arabskie zaczęły podnosić ceny ropy, żeby raz uderzyć w Izrael, a dwa uderzyć w USA, które wspierało militarnie Izrael. I do dzisiaj USA jest tak naprawdę krajem bardzo mocno wspierającym Izraelczyków, dostarczającym ich broń i pomoc wojskową właśnie. Więc tutaj uderzając w USA, uderzając w Izrael, Arabowie podnieśli ceny ropy i wywołały te państwa arabskie na świecie kryzys paliwowy. Zobaczmy jeszcze raz na mapę. Tutaj widzimy te konflikty zaznaczone, o których mówiliśmy. Mamy Półwysep Synaj, tak jak już wspominaliśmy. Mamy Zatokę Suezką, mamy Morze Czerwone. Ta zatoka przechodzi właśnie w Morze Czerwone. No i zobaczmy, tutaj mamy Izrael, pomiędzy właśnie Egiptem a Izraelem mamy Półwysep Synaj. Mamy sąsiadów Syrię, Jordanię, Egipt, Liban, o którym jeszcze powiemy, i Arabię Saudyjską. I widzimy w legendzie, które tereny zajmował Izrael podczas kolejnych konfliktów. Zostawiam to znowu do analizy samodzielnej. Tutaj warto jeszcze Strefę Gazy odnotować. Strefę Gazy właśnie i wzgórza Golan. Dobrze, popatrzmy dalej. Konflikt izraelsko-arabski toczy się dalej. Na szczęście zmienia się prezydent w Egipcie i nowy prezydent Anwar As-Sadat jest człowiekiem, który zupełnie inaczej patrzy na relacje Egiptu z Izraelem. W 1977 roku Anwar As-Sadat, prezydent Egiptu, odwiedził Izrael. Mało tego, był pierwszym Arabem, który przemawiał w Knesecie, czyli w parlamencie izraelskim. To było wydarzenie bez precedensu. To był taki bardzo widoczny znak zbliżenia się Egiptu z Izraelem. Efektem tej wizyty było zawarcie w roku następnym, 1978, porozumienia w Camp David. Porozumienia, które skutkowało wycofaniem się Izraela ze Strefy Gazy, zwróceniem Półwyspu Synaj Egiptowi i nawiązaniem stosunków dyplomatycznych pomiędzy Egiptem a Izraelem. To było porozumienie, które sprawiło w osłupienie pozostałą część świata arabskiego. Pozostałe kraje arabskie uznały Egipt za zdrajcę, za kraj, który się włamał z tego, powiedzmy, sojuszu antyizraelskiego, bo tak jak powiedziałem, pozostałe kraje islamskie, arabskie nie uznawały istnienia państwa Izrael. Egipt już się zmienił, już uznawał od tego momentu Izrael i nawiązywał z nim stosunki
na różnych polach gospodarczym czy politycznym. W wyniku tego buntu, tego sprzeciwu wobec postanowień w Camp David zawartych świata arabskiego powstała Organizacja Wyzwolenia Palestyny, OWP. Palestyńczycy postanowili samodzielnie walczyć o niepodległość swoją, skoro Egipt, a więc kraj, który rozpoczynał wojnę z Izraelem do tej pory, się wycofał z takiego frontu, z takiej polityki, to Palestyńczycy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Na czele OWP stanął ten oto pan, Yasir Arafat, bo tutaj na zdjęciu mamy oczywiście Sadata. Tutaj mamy Yasira Arafata, który rozpoczął działalność terrorystyczną. Starał się zamachami terrorystycznymi doprowadzić do wyzwolenia Palestyny właśnie spod wpływów izraelskich. Słynna chusta, którą on ma na głowie, tak zwana Arafatka, właśnie od jego nazwiska Arafat. Te zamachy terrorystyczne miały różną postać. Między innymi doszło do wydarzeń strasznych podczas olimpiady w Monachium w 1972 roku, kiedy to organizacja właśnie terrorystyczna o nazwie Czarny Wrzesień dokonała zamachu polegającego na tym, że tak jak tutaj widzimy na tym zdjęciu, zamachowcy, terroryści wkradli się do wioski olimpijskiej, do budynku, gdzie mieszkali sportowcy izraelscy i wzięli kilka zakładników. W wyniku nieudanej akcji odbicia zakładników 11 sportowców izraelskich poniosło śmierć z rąk terrorystów. Zabito też 5 terrorystów, a więc tutaj cała ta operacja zakończyła się bardzo ponuro. Zdjęcie, które widzimy tutaj po lewej stronie, pokazuje flagę olimpijską opuszczoną do połowy masztu na znak żałoby w wyniku tego, co się stało podczas olimpiady monachijskiej. Olimpiada, a więc takie święto równości, wolności, sprawiedliwości, fair play, zostało to święto pogwałcone przez tenże zamach. To była kolejna odsłona konfliktów izraelsko-arabskich. Sam Sadat, czyli prezydent Egiptu, który doprowadził do zbliżenia Egiptu i Izraela, również stał się ofiarą, stał się celem dla zamachowców i został zabity właśnie w zamachu w roku 1981. Izrael z kolei, widząc rosnące wpływy OWP, czyli tej organizacji terrorystycznej Arafata, rozpoczął w roku 1982 atak na Liban, czyli na swojego sąsiada północnego, w celu właśnie rozbicia OWP, które w Libanie miało dosyć mocne wpływy. Liban, kraj targany później wojnami wewnętrznymi, dlatego że w Libanie mamy i chrześcijan, i muzułmanów. Między nimi toczone były walki. Bardzo silna partia Baas, partia muzułmańska, chciała przejąć kontrolę nad tą chrześcijańską częścią Libanu, co doprowadziło do wojen domowych. W 1987 roku rozpoczęła się tak zwana pierwsza intifada. Intifadą nazywamy taką walkę na ulicach, walkę uliczną. Palestyńczycy walczyli z Izraelczykami, rzucając z nich kamieniami, rzucając w nich butelkami z benzyną, czyli koktajlami Mołotowa. I to nazywamy właśnie intifadą. Intifada została zakończona dopiero zawarciem w 1993 roku porozumienia w Waszyngtonie. Tutaj ważną rolę w doprowadzeniu do tych rozmów pokojowych odegrał prezydent amerykański Bill Clinton. Dzięki temu porozumieniu utworzono autonomię palestyńską na terenie Izraela, na terenie państwa izraelskiego. I tutaj widzimy flagę Palestyny, a w zasadzie autonomii palestyńskiej, bo autonomia palestyńska nie jest państwem. Widzimy też na mapie, gdzie ta autonomia się znajduje. To jest strefa Gazy i obszar ten zaznaczony tutaj na mapie. Dzisiaj obszar autonomii palestyńskiej otoczony jest murem, dlatego że ciągle dochodziło do kolejnych zamachów terrorystycznych na terenie Izraela. W związku z tym izraelski rząd podjął decyzję w końcu o otoczeniu tej autonomii palestyńskiej murem betonowym i zamknięciu Palestyńczyków w odosobnieniu, co jeszcze bardziej zaostrzyło relacje między tymi narodami. W związku z tym kolejne organizacje terrorystyczne arabskie się uaktywniły. Hezbollah i Hamas. To są organizacje, które w Palestynie odgrywały dużą rolę, nawet w pewnych momentach przejmowały władzę jako partie polityczne. Więc tak naprawdę konflikt ciągle trwa i pozostaje nierozwiązany. Konflikt izraelsko-arabski. Jeszcze rzut oka na sąsiada
i, znaczy sąsiada, no, na kraj z regionu, można powiedzieć, bo na wschód od Izraela nie bezpośrednio, ale nieco dalej znajduje się Iran i tam doszło do też ważnych wydarzeń w latach 70. Otóż w 1979 roku obalono w wyniku rewolucji obalono reżim Szacha Rezego Pahlaviego. Reżim, który istniał przez wiele lat, od lat 40. wczesnych, ludność Iranu obaliła tego dyktatora, ale można powiedzieć, że skutek obalenia był jeszcze gorszy niż sam reżim, dlatego że władzę w wyniku tej rewolucji islamskiej, jak to się nazywa, rewolucji islamskiej obalającej Pahlaviego, w wyniku tej rewolucji władzę objął Khomeini, ten, którego tutaj widzimy na fotografii. Khomeini, który był ajatollahem, czyli takim, powiedzmy, że z najwyższym duchownym islamu w Iranie. I on zaprowadził jeszcze bardziej surowsze rządy niż istniały w czasie reżimu Pahlaviego. Rządy mułów nastąpiły, czyli rządy tych wysoko postawionych duchownych muzułmańskich. Szariat stał się prawem państwowym, zaczęto zabraniać, nakazywać obywatelom różne rzeczy. W związku z tym Iran stał się teokracją, a więc krajem rządzonym przez duchownych, duchownych muzułmańskich. I jest to pierwszy kraj teokratyczny islamski na świecie. Mamy rządy duchownych islamskich właśnie w Iranie do dzisiaj. Bardzo szybko też Iran wszedł na ścieżkę wojenną polityczną z USA. Nie doszło do wojny otwartej, ale doszło do wojny właśnie na słowa, do wojny politycznej, ideologicznej, dlatego że Khomeini nazywał USA wielkim szatanem, źródłem zła, takim celem do pokonania. I to też inspirowało kolejne zamachy terrorystyczne wymierzone również w państwo amerykańskie. Na Bliskim Wschodzie jeszcze warto odnotować sytuację Kurdów. Zobaczmy na mapę. Tu mamy Iran. Iran, sąsiad Iraku, nad Zatoką Perską położony. Warto pamiętać, że Iran to dawniej Persja. Przed okresem, kiedy muzułmanie tam się pojawili i przejęli władzę. No, a gdzie są Kurdowie? Kim są Kurdowie? Kurdowie to największy naród obecnie nieposiadający własnego państwa. Na czerwono mamy zaznaczone obszary występowania Kurdów. Widzimy, że Kurdowie, licząc ponad 20 milionów, nie mają swojego kraju. Zamieszkują teren turecki, syryjski, iracki, irański w większości. To są te państwa. A więc tam mieszkają Kurdowie. Mieszkają i próbują od wielu lat uzyskać niepodległość. Im się to nie udaje. Próbują walczyć zbrojnie. Próbowali wcześniej z Turkami. Próbowali z Irakijczykami. Za każdym razem przegrywali. Nawet przywódca Iraku Saddam Hussein nie wahał się użyć przeciwko Kurdom broni chemicznej. Więc los Kurdów jest nieszczęśliwym losem i do dzisiaj, mimo tego, że powstał tak zwany Kurdystan, czyli taki obszar pseudoautonomiczny dla Kurdów, to ciągle sytuacja Kurdów jest beznadziejna i ciągle są traktowani instrumentalnie Kurdowie przez przywódców najsilniejszych państw, mocarstw na świecie. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Pomiędzy Irakiem i Iranem też doszło do wojny. Dwa kraje o podobnych nazwach sąsiadujące ze sobą rozpoczęły wojnę ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że po rewolucji islamskiej w Iranie, kiedy Khomeini przejął władzę teokratyczną, Irak nie był zadowolony z takiego obrotu spraw i mamy w związku z tym wojnę Iraku z Iranem. Wojna krwawa, toczona w latach 80. Tutaj widzimy pomniki upamiętniające tęże wojnę stojące dzisiaj właśnie w Iraku.